witam Was bardzo serdecznie w 21 dniu Vlogmas. Jak już zapewne widzicie po tytule, tak, 30 lat minęło jak jeden dzień. Dzisiaj dokładnie obchodzę swoje 30 urodziny. Urodziłam się 21 grudnia w niedzielę o godzinie, właśnie kurczę, nie pamiętam, albo 18 albo 18.10, zawsze mi się to miesza. Ale na pewno rodzice nie omieszkają mi przypomnieć dzwoniąc do mnie właśnie o tej godzinie. Tak już się u nas utarło. Także tak, no... Zleciało, nie ukrywam, że zleciało i aż słuchajcie, ja to nie mogę uwierzyć, że już mam 30 lat. Czasem mi się wydaje, że mam ich sporo, sporo mniej. A ja Wam chcę opowiedzieć najpierw o wczorajszym wieczorze. Wyobraźcie sobie, godzina 21.20. Ja w ogóle wczoraj odwalałam dziady pielęgnacyjne, bo czego ja wczoraj nie odprawiałam? Zrobiłam i peeling, i maseczkę oczyszczającą, i maseczkę regenerującą, w ogóle... I maseczkę nawilżającą, i serum z Aurigi, o którym na śmierć zapomniałam, w lawoce. No, napacykowałam się niesamowicie, ale mojej skórze nie szkodzi taka intensywna pielęgnacja. Poza tym normalnie jej nie robię, wiecie, tylko przed jakimiś ważnymi wydarzeniami, a to już miało być tak na święta. No i słuchajcie, 21.20, ja tą maseczkę z Lioel, tą Drop Water, miałam na gębie, taką grubą, solidną warstwą, wyglądałam bynajmniej dziwnie. I domofon, kurier, mówi bez jaj. No i przychodzi pan, daje mi paczkę. Pan z UPS-u, co najlepsze, w ogóle nie miałam pojęcia, co za paczka. I tak jeszcze patrzę na tego nadawcę, mówię, coś mi to mówi. A co to było? Tadam, 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 2 kilo krówek. Nie wiem, czy pamiętacie, opowiadałam wam już to... Przy okazji poprzedniego zamówienia my z mężem rozsmakowaliśmy się w krówkach Geomaxu i to są krówki, które kupiliśmy sobie będąc nad morzem z Olą i Jarkiem i od tamtej pory zakochaliśmy się w tych krówkach i już raz zamawialiśmy je i teraz drugi raz je zamówiliśmy. One są, słuchajcie, genialne, natomiast 16 zł jest za wysyłkę, także trzeba mieć naprawdę kota. Łącznie za 2 kg krówek z wysyłką zapłaciliśmy 50 zł, także nie jest to tania zabawa. Ale szczerze, jest warta, naprawdę. Ja nie jestem, jak wiecie, miłośniczką słodyczy. Zawsze lubiłam tak zwane dobre krówki i te krówki wcinam. One są dosyć ciągnące, widać, że one są świeże. I ostatnio czytaliśmy jakieś tam metody, aby one skruszały, trzymaliśmy je w lodówce i one faktycznie wtedy zaczynają kruszać. I z tymi myślę, że zrobimy podobnie. 2 kilo krówek, pełnia szczęścia. Natomiast w dobie jakby... ogólnego, no szczególnie w moim wydaniu, narzekania na okres przedświąteczny, na kurierów i tak dalej, i tak dalej. Chcę Wam opowiedzieć również, dla wiecie, dla takiej równowagi w naturze, historię szalenie optymistyczną. Zorientowałam się w niedzielę, że mój podkład L'Oreal True Match, którego używam tylko i wyłącznie do mieszania go z Astorem Perfect Skin, Perfect Stay plus Perfect Skin Primer, po prostu się sfrancowaty kończy. I to dosyć mocno się kończy. On jest z pompką i wiecie, to opakowanie było wyflejone jakby w środku, ta butelka i nie było widać, że tam już tego produktu nie ma. No i mówię, kurczę, zostanę na święta bez tego podkładu, a jednak właśnie tą mieszankę chciałam nałożyć. No i mówię, dobra, składam zamówienie. Niech się dzieje, wola nieba. Mówię, składam zamówienie, zobaczymy. Złożyłam zamówienie w Ekowieca w poniedziałek o godzinie... Zaraz Wam powiem nawet o której godzinie. O godzinie 12. No i już w trakcie składania zamówienia 19 grudnia było napisane, twoje zamówienie dostarczymy w środę. Co myślę, aha, na pewno, nie? No, ale mówię, okej. Co więcej, oczywiście wybrałam DPD. Koszt tej przesyłki to była niecała dycha, bo 9,99 bodajże. No i DPD, to jest mój ukochany kurier Maksymilian, znaczy mój ukochany z racji jego terminowości dostarczania przesyłek. I co? I słuchajcie, w tym największym boomie przedświątecznym, w tym szale, w tych, wiecie, zawirowaniach, dostarczania przesyłek po 21.00, kurier Maksymilian elegancko dzisiaj, w środę, przed 12.00, a więc w swoim przedziale czasowym, dostarczył mi przesyłkę ze Kobieca. Można? Można. I dlatego nie dam sobie wmówić, że należy się godzić na pewne inne wydarzenia, skoro można. I chcę Wam pokazać właśnie, co zamówiłam. Tego jest aż bodajże 3 rzeczy, może 4, już nie pamiętam. Podkład L'Oreal True Match, on teraz jest w innym opakowaniu. Mam nadzieję, że formuła to jest to sama w kolorze
1N Ivory, a więc jasnym, neutralnym, bo wiemy, że oni tam mają ciepłe, chłodne odcienie i neutralne. Troszeczkę inne opakowanie i on mnie kosztował bodajże 32 zł. Nie widzę teraz tutaj paragonu, ale wydaje mi się, że 32 zł 99 groszy. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to wzięłam, czekajcie, na wszelki wypadek, tak trochę zapobiegawczo, bo dzisiaj jeszcze planuję nagrać tą recenzję Joico i ten konkurs, bo tą maskę, słuchajcie, z Joico ja już skończyłam i chciałam jakąś maskę do włosów sobie z Kalosa, ochrona koloru i ona kosztowała 5,99. Takie, wiecie, to małe opakowanie, mówię, nie zmarnuje się, na pewno kiedyś to zużyję, więc wezmę, bo jednak na święta zależy mi, żeby nałożyć jakąś taką lepszą maskę, żeby te włosy, no wiecie, no były ładniejsze. Nie będę tutaj szukać tych. Wzięłam również lanomaść, ponieważ no nie wiem, słuchajcie, co ja zrobiłam z tą swoją lanoliną z Ziai, więc ona kosztowała 13 zł. Pomyślałam sobie, że przy tych wszystkich wydatkach naprawdę trudno na bananowo, taniej będzie mi ją kupić, jak przeszukiwać cały dom teraz jeszcze, szczególnie przed świętami, robić bałagan. I to jest lanomaść Ziaja, pielęgnacja brodawek sutkowych w okresie ciąży i karmienia, czyli po prostu czysta lanolina, która ma mi pomóc w przesuszeniu ust. Też mi zależy na tym, aby te usta na święta miały dobrą kondycję. To jest dogłębnie nawilżająca maska do skóry suchej. To bodajże kosztowało 12 zł. Maska ta jest koreańska. Firma to jest, czytając po polsku, BRTC. Maska się nazywa Makeover Mask Impress. Dogłębnie nawilżająca maska właśnie do skóry suchej. I to jest, słuchajcie, maska Kleopatra. Czyli ta płachta również wygląda mniej więcej oczywiście tak jak ta Kleopatra tutaj na opakowaniu. Oni w ogóle mieli teraz bardzo, słuchajcie, dużo tych masek. Jestem, słuchajcie, i mam dwie kartki. Także zaraz zobaczymy. I pierwsza kartka... Wiem, od kogo jest. I słuchajcie, obydwie kartki są wysłane priorytetem, a data stempla to jest 19 grudnia, czyli obydwie kartki były wysłane w poniedziałek, doszły do mnie w środę, czyli już tempo jest ciut mniejsze. Najważniejsze, że doszły, tak? I pierwsza kartka. Bardzo ładna. Ja nie wiem, czy jest jakaś kartka, która by mi się nie podobała. Wszystkie uważam, że są prześliczne, ale bardzo ładna, zobaczcie. Przeczytam wam, pozwólcie, że przeczytam wam jedno zdanie. Moją kartkę dla ciebie wybierał mój mąż. Może szału nie ma, ale jest okej. Jest bardzo okej, no właśnie powiedziałam, że jest bardzo ładna. I to jest kartka od Oli i Eryka, a więc od Oli, która mnie ogląda, i jej ślicznego synka. Skąd wiem, że jest śliczny? Bo Ola mi kiedyś, o czym wam chyba opowiadałam, wysłała zdjęcie właśnie swoje i Eryka. Bardzo, bardzo ci, Olu, dziękuję. Naprawdę, ucałuj ode mnie synka, bardzo, bardzo mi jest miło. I muszę wam powiedzieć, że... nie wiem, może się wzruszę w ogóle, to... może o takich rzeczach się nie powinno pitolić, bo nie chodzę na lewo i na prawo, nie opowiadam, ale... słuchajcie, oczywiście jestem przed okresem i jak zawsze, ja mam takiego zajebistego farta, że albo mam ten okres na Wigilię, albo na Sylwestra. I po prostu jestem i taka, wiecie, do wzruszania się i napęczniała po prostu jak beczka, brzuch mnie tak boli. Mam nadzieję, że los sprawi mi po prostu prezent i będzie szybciej ten okaz. Ale dobra, o takich rzeczach się nie pierdzieli, bo co kogo to obchodzi, nie? Choć ja nie mam z tym problemu, wiecie? A propos tego, co przeczytałam od Oli. Powiem wam, że strasznie, strasznie jest to dla mnie miłe. Wiecie, takie mówienie nawet o tym nie oddaje tego, jak faktycznie to jest dla mnie miłe, bo to się tak spłaszcza, ale jest jakaś część osób, która mnie ogląda, która pisze mi to samo, że się czujecie normalnie jak na pogadance z koleżanką. Co prawda to taki trochę monolog, nie? Ale słuchajcie, ja na żywo też pierdzielę i też nikomu nie daję dojść do słowa, także nie martwcie się, że wiecie. To normalnie też tak wygląda, zapytajcie tych osób, co mnie znają, ja ciągle gadam, także nie odbiega to od realiów. Jest to dla mnie strasznie, strasznie sympatyczne, bo ja zawsze tak chciałam, ja nie chciałam
no wiecie, być taka pod schemacik, taka wielka youtuberka, bo jest pewien schemat. Można, kurde, pewien schemat wyczytać i próbować nagrywać pod ten schemat. Tylko po co? Znaczy, do mnie to po prostu nie przemawia. Bardzo ci, Olu, dziękuję, bo się rozwlekam. I druga kartka. Również bardzo ładna. Takiej jeszcze nie miałam. O! Ale właśnie imię i nazwisko mi mówi. Agnieszko, przed chwilą wpadłam w pewną konsternację myślową, bo owszem, twoje imię i nazwisko mi mówiło coś, tylko nie kojarzyłam, że ty to ty na YouTube, ale byłam święcie przekonana, że właśnie znałyśmy się z kosmetyków. Szczerze mówiąc, przyznaję się, choć może nie powinnam, że pomyliłam cię po imieniu i po nazwisku z Agnieszką od Oriflame, sorry. A ty jesteś Agnieszką od FM Group, ależ oczywiście, no mówiłam, że imię i nazwisko jak najbardziej kojarzę, tylko szczerze mówiąc nie kojarzyłam, że to ty jesteś na YouTubie. Piękna moczarowana, także serdeczne dziękuję. Bardzo mi miło i bardzo miła niespodzianka, naprawdę karteczki zaraz zawieszę, rzecz jasna. Odpowiadając na pytania, które się pojawiają od jakiejś części osób, a gdzie moja kartka, kochani, nie wiem. Dzisiaj znalazłam dwie. Ja sobie może myślę, że ktoś z poczty po prostu ogląda moje filmy i chce mi tak, wiecie, dawkować. Bo wczoraj były dwie, dzisiaj są dwie, tak wiecie, powolutku, nie? Żeby nie było za dużo radości jednego dnia. Potem wiecie co, miałam pierwotnie taki pomysł, aby nagrać osobny film 30 faktów o mnie w dniu 30 urodzin, tak zrobiła fokusowana w tym roku, bo my jesteśmy rówieśniczkami i strasznie mi się spodobał ten pomysł, ale tak sobie pomyślałam, może to przemycimy we vlogmasie, co wy na to? Wypisałam sobie takie rzeczy i to zrobiłam już bardzo dawno temu, jest ich 30, jest, których moim zdaniem w 99% o mnie nie wiecie i może chcecie wiedzieć? A czemu by nie? Tak sobie myślę. Punkt pierwszy. Od zawsze muzyka poprawia mi humor. Punkt drugi. Nie jestem typem depresyjnym, przez co wiele osób uważa mnie za silniejszą niż jestem. I to już chyba możecie o mnie wiedzieć i z tym poniekąd miałam problem. Przez to, że nie chodzę i nie płaczę w różnych sytuacjach, to się mnie uważa za mega twardzielkę. Punkt trzeci. W drugiej klasie podstawówki nieustannie oglądałam wszystkie części Sissy. Sissy z lat 50. z Romy Schneider w roli głównej. Od dziecka chciałam być tancerką, ale wstydziłam się tańczyć i chodziłam na kurs tańca w podstawówce. Piąty fakt jest taki, że jestem wygodnicka i to dosyć mocno, natomiast staram się, aby nigdy nie być przy tym egoistyczna. Szóste. Nie znoszę, gdy ktoś mnie podnosi bez mojej zgody. Mam tak od dziecka. Jeden pan, jak byłam dzieckiem, wziął mnie tutaj na kozaka i tak mocno go kopnęłam w plecy. Oczywiście ja go nie prosiłam o to, żeby mnie podniósł, tak mocno go kopnęłam w plecy, że mu noga się omsknęła z górki i słuchajcie, zwichnął ścięgno, a tylko on był kierowcą i wracał w jakiejś konstrukcji zrobionej z deseczek i bandaży, no bo nie mógł prowadzić samochodu. Ale mówiłam, ja nie lubię być podnoszona. Kolejne, siódme. Od zawsze lubiłam gadać, to chyba wiecie o mnie na bank. Od zawsze lubiłam gadać i nigdy, absolutnie nigdy nie zniechęcał mnie fakt, że nazywano mnie gadułą. Ósme. Nie mam za grosz predyspozycji do nauki języków. Dziewiąte. Mam dysgrafię, dyslekcję i dysortografię. I nie uważam tego za problem i kiedyś, kiedy wydawano mi te papiery, nie robiono z tego takiego problemu, jaki aktualnie się z tego robi. Nie uważam w związku z tym, żebym była ułomna, ani żeby moje życie było gorsze. A aktualnie powstają takie opracowania na ten temat, że dzieci posiadające dysleksję, dysortografię i dysgrafię są gorsze. Znaczy, to nie jest moje zdanie. Oczywiście. Dziesiąte. Nie uważam, że skończone studia sprawiają, że ktoś jest mądrzejszy.
To też jest bardzo popularny argument, szczególnie gdzieś, kiedy się pojawia na jakichś forach internetowych, żeby komuś przypiąć łatę, ona nawet nie ma skończonych studiów, albo ma skończone studia, jest taka głupia. Ja nie uważam, żeby papierek nawet Uniwerku Warszawskiego, dziennego, chemii, nie wiem, czegokolwiek, sprawiał, że ktoś jest mądrzejszym człowiekiem. Może być dobry w swojej dziedzinie, ale niekoniecznie musi być mądry. 11. Pierwsza książka, którą przeczytałam sama z siebie, to Savanna, książka, która powstała chyba na podstawie serialu, a nie serial na podstawie książki. I miałam wtedy lat, uwaga, 13. Kocham walce Strausa, a konkretnie nad Modrym Dunajem, nad pięknym Modrym Dunajem. Uwielbiam tego walca, mieliśmy w domu płytę Strausa i moja mama kiedyś to puszczała i być może z tego powodu zakochałam się w tej piosence, tej melodii. 13. Jestem bardzo sentymentalna, uwielbiam wspominać. Oj, bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. Kocham wspominać, kocham zdjęcia, kocham takie pierdamony, pamiątki. Mam do dziś na przykład taką malinkę drewnianą, którą dziadkowie mi kupili, jak miałam chyba 5 lat i byliśmy w Zakopanem. 14. Pamiętam do dziś, jak nazywał się chłopak z imienia i z nazwiska, w którym zakochałam się w przedszkolu. Do dziś pamiętam jego imię i nazwisko i to nie było w zerówce, tylko to było wcześniej. I mogę wam zdradzić, że na imię miał Paweł. Dalej. 15. Mój mąż wizualnie i z charakteru był przeciwieństwem wszystkich moich wcześniejszych chłopaków. 16. Od kiedy pamiętam, nie lubię jeść śniadań, za to uwielbiam mieć kolację. I muszę wam powiedzieć taką przy okazji śmieszną historię. Kiedyś byłam w Instytucie Kardiologii w Aninie i właśnie ktoś tam, kto ze mną był, zapytał kardiologa: zrób coś z nią, bo ona nie je śniadań. Na co pani doktor spojrzała i powiedziała: tak, ja też nigdy nie jem śniadań. I żyję. 17. Miłość do świąt Bożego Narodzenia zaszczepiła we mnie mama, a ja z kolei zaszczepiłam ją w moim mężu. 18. Od dziecka lubię coś przybijać, przykręcać itd. Nie boję się takich rzeczy i jeżeli tylko mogę technicznie, to robię to ja w domu. Fugi odświeżam też ja w łazience. 19. A to już chyba na pewno wiecie. Kosmetykami dopiero zaczęłam się interesować, kiedy kupiłam swojego pierwszego shiny boxa, a więc w czerwcu, uwaga, 2013 roku. Dlatego ja naprawdę jestem początkująca, jeśli chodzi, wiecie, o kupowanie kosmetyków. Wcześniej używałam tylko jednego kremu do twarzy, na dzień jednego kremu na nos i heja. No i oczywiście produkty do włosów. 20. Nigdy nie wierzyłam, że moje filmy na YouTube i ja zostaną dobrze odebrane. Nie przypuszczałam, że sobie zyskam. Myślę, że waszą sympatię. To chyba nie jest nadużycie z mojej strony. 21. Przez większość życia nie przejmowałam się tym, że mam wadę wymowy i że nie wymawiam literki R. Natomiast nagrywając na YouTube, bardzo się bałam, że zostanie mi na to zwrócona uwaga i zostanie to źle odebrane. 22. Od zawsze nie lubiłam być sztuczna i nieraz miałam z tego tytułu kłopoty. Jak wszyscy wiemy, moja mimika jest dosyć plastyczna, co niektóre osoby szalenie irytuje, przynajmniej tak piszą w różnych zakątkach internetu i również nie potrafiłam pod publiczkę czegoś mówić. To nie znaczy, że jestem niegrzeczna, to też jest mój problem, może to dalej gdzieś wymieniłam, ale jestem szalenie kulturalną osobą, ale przez to, że się nie boję czegoś powiedzieć, to też gdzieś mi się przypisuje, że jestem taka, wiecie, hop do przodu. Nie. 23. Nie lubię, gdy inni dramatyzują i narzekają. Bez wyraźnego powodu. 24. Nigdy nie nudzą mi się filmy Ocean. Uwielbiam i Ocean 11, i Ocean 12, i Ocean 13. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam jeszcze raz te filmy i naprawdę mogę je oglądać w kółko i na okrągło. 25. Jestem bardzo ciekawska, ale nie wścibska. Bardzo, bardzo jestem ciekawska. Nawet nie macie pojęcia, jak bardzo jestem ciekawska. Natomiast, żeby jakby uzyskać odpowiedzi na frapujące mnie kwestie, staram się czytać między wierszami i to, nieskromnie mówiąc, naprawdę opanowałam do perfekcji. I ja to wiem i to nie jest przechwałka i proszę nie odbierajcie tak tego, naprawdę. Natomiast nigdy nie zadam nikomu wprost pytania, kiedy wiem, że to będzie przełamanie jakiejś bariery. 26. Od 16 roku życia miałam ksywkę Myszka. O tym powinniście wiedzieć, przynajmniej jakaś część z was, stąd jest Daily Life by M. Ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć, dlaczego ksywka ta praktycznie umarła, gdy skończyłam liceum.
z moją genialną pamięcią, naprawdę mam pamięć rewelacyjną, a ni cholery nie mogę sobie przypomnieć, dlaczego byłam myszką. To chyba było z racji uszu. I faktycznie, kiedy skończyłam liceum, ta myszka gdzieś umarła, a potem powróciła w blogu Myszka Gotuje, a potem w blogu Daily Life Bajem. Ale to tylko na potrzeby blogów, bo w życiu już nikt mnie myszką nie nazywa. Mam inną ksywkę, ale z nią się nigdy nie podzielę. Od około 9 lat, a to jest kolejny fakt. Od około 9 lat mamy z mężem ksywki, ale nie uważam, by YouTube był dobrym miejscem do ich przedstawiania. Nie, to nie są żadne ksywki wulgarne, ani nic w ten deseń, tylko to jest takie nasze. Wydaje mi się, że właśnie to jest taka granica prywatności. Nie, gdzieś ona powinna być postawiona. I nie uważam, żeby... To jest tylko i wyłącznie moja opinia. Żeby właśnie YouTube był dobrym miejscem takiego uzewnętrzniania się i nie daj Boże, żeby jeszcze ktoś to skrytykował w jakimś miejscu, że mój mąż do mnie mówi tak, a ja do niego tak. Sorry, no ale... 28. Nie znoszę, gdy ktoś robi z siebie męczennika. 29. Uwielbiam jeździć samochodem jako pasażer. Naprawdę uwielbiam. I 30. Zazwyczaj decydowałam się obciąć włosy, gdy suszarka mi je wkręcała. Słuchajcie, to jest fakt. Za każdym razem decyzja o obcięciu włosów powodowana była we mnie tym, jak suszarka wkręciła mi włosy. W tym roku był wyjątek i postanowiłam je obciąć z racji gigantycznych kołtunów i niemożności rozczesania moich włosów. Znaczy, one się na bieżąco kołtuniły, nie tak, że ja ich nie rozczesywałam, absolutnie. No i to było 30 faktów o mnie. Dajcie znać, ile z nich wiedziałyście, ile nie. Mi się wydaje, że może częściej nie wiedziałyście. Tu jest też takich kilka faktów pod tytułem pożalenia się, ale tak jest. Ja wielokrotnie właśnie traciłam w życiu na tym, że nie byłam sztuczna, że jestem wygadana, że nie jestem typem depresyjnym. No, takie to trochę niefajne, no ale co zrobić? Tracę też na tym, że jestem wymagająca. Ale to już. Miałam się zamknąć na pewien temat, więc już nic nie gadam o boksach. No. Dobra. No to co? To ja myślę, że kończę tego dzisiejszego vlogmasa. Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Kochani, nie wiem, dziś, jutro chyba rano ukaże się konkurs z marką Joico. Także gorąco Was zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Konkurs jest adresowany do moich subskrybentów. No i co? No i to tyle. I całuję Was bardzo gorąco. Dziękuję Wam, że byliście ze mną w tym wyjątkowym, niewątpliwie dla mnie dniu. Jest mi naprawdę, jeszcze raz to powtórzę, szalenie, szalenie miło, że mam tak wspaniałych, nie lubię słowa widzów, że mam tak wspaniałe osoby, które mnie oglądają i chyba kurczę mi faktycznie dobrze życzą, bo mało tego hejtu na mój temat. Właściwie hejtu takiego klasycznego to chyba nie zaznałam. Dobra, nie gadam, bo prowokuję. Trzymajcie się. Pa, pa. Dzięki jeszcze raz.